Cześć, z tej strony Rita i witam Was w moim magicznym zakątku tworzenia słodkości. Dzisiaj mam dla Was przepis na lekkie i delikatne ciasto z brzoskwiniami i bitą śmietaną. Ciasto nada się na każdą okazję i na wszystkie pory roku. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam podziękować za aktywność, za to, że lajkujecie filmiki, subskrybujecie kanał, udzielacie się w komentarzach, a szczególnie wyróżnionym komentarzem jest komentarz od Elżbiety Szafrasz. Za wszystkie komentarze gorąco dziękuję. Składniki. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link znajdziecie na dole pod filmikiem i u góry w prawym rogu ekranu. Krok pierwszy. Biszkopt. 4 białka ubijamy. Dodajemy 3/4 szklanki cukru i miksujemy, aż cukier się rozpuści. Jeżeli nie czujemy cukru pomiędzy palcami, to znak, że możemy dodać następny składnik. Dodajemy 4 żółtka, tak stopniowo po jednym i krótko miksujemy. Na sito wsypujemy 1 szklankę mąki pszennej i 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Dodajemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i przesiewamy. Teraz za pomocą szpatułki delikatnie mieszamy. Wyrobioną masę przelewamy do foremki o wymiarach 25 na 30 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Masę równo wygładzamy . Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 170 stopniach Celsjusza 35 minut. Upieczony biszkopt pozostawiamy do wystudzenia. Krok drugi. Poncz. Do pół szklanki wody wlewamy 1 łyżkę soku z cytryny, 1 łyżkę cukru i mieszamy, aż cukier się rozpuści. Ponczem nasączamy ostudzony biszkopt. Krok trzeci. Bita śmietana. Do 1/4 szklanki gorącej wody wsypujemy 3 łyżeczki żelatyny i dobrze mieszamy. Woda ma być gorąca, a nie wrząca. Jeżeli będzie wrząca woda, żelatyna może stracić właściwości żelujące, więc uważajcie na to. Odstawiamy do wystudzenia. Do wysokiej misy wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, dobrze schłodzonej i ubijamy. Pod koniec ubijania wsypujemy 4 łyżki cukru pudru. Dodajemy ostudzoną żelatynę, wcześniej ją hartując. Żelatynę hartujemy, dodając do niej troszkę bitej śmietany. Krótko jeszcze miksujemy, aż składniki się połączą. Bitą śmietanę wykładamy na biszkopt. Wyrównujemy i wstawiamy do lodówki na czas przygotowania reszty składników. Krok czwarty. Galaretka z owocami.
Do dużej miseczki wlewamy 700 ml gorącej wody. Wsypujemy dwie galaretki agrestowe, czyli łącznie to 150 g. Dobrze mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Około pół kilo brzoskwiń obieramy, kroimy na małe kawałeczki i układamy na bitej śmietanie. Zalewamy ostudzoną i lekko tężejącą galaretką i wstawiamy ciasto do lodówki do całkowitego stężenia. Ja zazwyczaj zostawiam na całą noc w lodówce. Na drugi dzień ostrożnie wyjmujemy ciasto z foremki, kroimy i tak oto prezentuje się nasze ciasto z brzoskwiniami, bitą śmietaną i galaretką. Dzięki słońca moje za oglądanie, lajkowanie, komentowanie i subskrybowanie. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!